Dzień dobry, z tej strony Pixel, a to jest kolejny top 10, tym razem z moich ulubionych gier na PS2, które swoją drogą też jest jedną z moich ulubionych konsol stacjonarnych, więc wypadałoby raczej zrobić o niej nagranie jakieś. Więc tak, oto jest to top 10, no i zapraszam do oglądania. Stretch Panic, gra wydana w 2001 roku na konsolę PlayStation 2 pod wieloma nazwami. Stretch Panic w Ameryce, Freak Out w Europie oraz Hippa Lipa w Japonii. Przedstawia ona losy naszej bohaterki Lindy, która próbuje uratować swoje 12 sióstr z rąk demonów. Jeden z nich utknął w jej szaliku i teraz jej pomaga. Gra składa się z 12 bossów, każdy z nich to siostra bohaterki. Między nimi w różnym odstępie są poziomy luźne, w których możemy biegać dowoli, bawić się naszym szalikiem i atakować panie z ogromnym biustem. YouTube, proszę, nie demonetyzujcie mnie! I spokojnie, mnie też dziwi ostatni aspekt. Nie mówię, że nie narzekam, ale mnie dziwi. Wybrałem ją tutaj za jej prostą oprawę wizualną i ciekawą mechanikę tego, że dosłownie wszystko może zostać rozciągnięte, uszczypnięte i brane na swoją korzyść. I gra jest ekskluzywna na PS2. Skoro nie tak dawno Ubisoft zapowiedział Beyond Good and Evil 2, spokojnie ludzie, ten skrypt był pisany tak mniej więcej po E3, więc wybaczcie, że jest to wspomniane o tym, że niedawno było ogłoszone. To jakbym mógł nie wspomnieć tu o jakże świetnej przygodówce, jaką jest pierwszy Beyond. Gra opowiada o Jade, kobiecie nieznającej swojej przeszłości, która pomaga w pokonaniu manipulatywnej władzy, która jest przymierzona z groźną i złą rasą obcych Dooms. Gra przemawia do mnie zwykłym poczuciem humoru, uprawą graficzną i voice actingiem. Jedyne co mi w niej przeszkadza, tak naprawdę dziwne proporcje obrazu, serio. Wersja PC HD to jest najlepsza, bo są mody na poprawne 16:9. I została również wydana w wersji HD cyfrowo na PS3, PC i Xboxa 360 oraz oryginalnie również na PC-ta i na GameCube. Crash Twinsanity, gra tak bardzo nieskończona, że spokojnie można by ze wszystkiego zrobić sequel. I oby zrobili remake, o którym ostatnio taka mowa. Gra skupia się na tym, że Crash i Cortex muszą sobie pomagać, bo inaczej coś złego się stanie. Humor, ogromne easter eggi i to, że gra ma prześmieszne glitche, sprawia, że jest na tej liście. Uwielbiam w tej grze to, że ma otwarty świat i przez to odchodzi od wyznaczonych zasad przez wszystkie inne Crashe przed nią, czyli liniowość poziomów. Mamy jedną linię i chodzimy po niej. I została również wydana na oryginalnym Xboxie. Niestety nie mam 100% wyjaśnienia, co znaczy skrót MDK, ale musimy z tym żyć. MDK jest jedną z moich ulubionych gier na oryginalne PS1, swoją drogą, jeśli będziecie chcieli, to też mogę z tego zrobić top 10, więc musiałem wyprowadzić sequel i muszę powiedzieć, że byłem pozytywnie zaskoczony. Gra opowiada o tym, jak Kirk, oryginalny bohater MDK, myśląc, że po wydarzeniach jedynki czeka go tylko emerytura, to niestety atakują ich statek kosmici. I właściwie to tyle, co musicie wiedzieć. Później fabuła robi się jeszcze bardziej pokręcona, więc wolę w nie wnikać to bardziej. Nie ma żadnego pokręconego backstory, jak miała jedynka i tak dalej. Do gry został dodany pełny voice acting, animowane cutscenki. Dodatkowo, w przeciwieństwie do jedynki, nie sterujemy tylko Kirkiem. Sterujemy również naszym psim, czteroręcznym kompanem Rexem i pokręconym profesorkiem i jego wynalazkami. Kirk i Rex mają bardzo podobny styl gry, strzelamy i zabijamy wszystko, co się rusza. Profesorek z drugiej strony ma bardzo, jakby to powiedzieć, inny styl gry w porównaniu do kogokolwiek. Jego gameplay skupia się na rozwiązywaniu zagadek, znajdywaniu i tworzeniu przedmiotów. Do zainteresowanych dodam, że została również wydana Dreamcasta, Wii, która jest chyba o ironię najmniej skomplikowana ze sterowaniem, oraz remasterowana na Steamie. Dosyć dziwny wybór, przyznam, nawet jak na mnie. I przyznam, może jestem zaślepiony przez nostalgię, ale to moja lista, więc to ja ustalam tutaj jakby. W grę po raz pierwszy zagrałem mniej więcej w 2005-2006 roku, innymi słowy, jak byłem dzieckiem.
i pokonałem tą grę, bo no kurde, no, gra o pieskach i mogę w to grać. Oh yeah! I szczerze, nadal tak myślę. Możliwe, że przez tą grę dziś tak kocham zwierzęta. Well, może też przez jednego niebieskiego jeża, ale to nie ma tutaj znaczenia. Gra opowiada o perypetiach Jake'a, psa, który prawie został porwany, a zamiast tego została porwana jego dziewczyna. I wyrusza na przygodę, by ją uratować. Gra ma parę wad, takie jak sterowanie przerażające, modele ludzi i cringe voice acting miejscami. Gra nawet była jedną ze spiranowanych na segmencie Awful Games Don't Quick w charytatywnej imprezie Awesome Games Don't Quick 2018. I gra jest ekskluzywna na Polsce. Oh boy, ludzie chyba zaczną myśleć, że robią złe gry. W każdym razie, gra jest typowym Spyro i chociaż lubię RPG-owe podejście do serii, jak jest A Hero's Tale oraz Attack of Rhinox, to jednak wolę gameplay oryginalnej trylogii. I właśnie Enter the Dragon Flame mi się bardziej podoba. Gra, chociaż brakuje jej dopracowania, jest jak dla mnie śliczna. I fakt, że około 2/3 tej gry zostało wycięte, naprawdę mnie boli. Gra opowiada o powrocie Ripto, głównego przeciwnika ze Spyro 2, który teleportuje ważki, które zapewniają siłę smokom po kilku światach, i na naszych barkach spoczywa znalezienie ich. Przyznam, że A Hero's Tale jest dużo lepsza, ale z jakiegoś powodu to właśnie Enter the Dragonfly do mnie bardziej przemawia. I została również wydana na GameCube. Był planowany port na oryginalnego Xboxa, ale został skancelowany. No i mamy pierwszy, jedyny japoński ekskluzyw na PS2 w tym top 10. Gra przesłana znana również jako Bo Nose Hair Festival lub, na potrzeby tego filmu, Festiwal Włosów z Nosa. Niestety, jak już wspomniałem, gra jest ekskluzywna dla Japonii i nie ma nawet angielskich napisów, więc z własnej wiedzy i domyślenia, co się tam dzieje, powiem, że mniej więcej idzie historią anime. Lecz nie jestem do końca tego pewien, no wiadomo. W grze sterujemy tytułowym bohaterem w skrócie Bo. A raczej rzecz, na której opiera się cała seria, czyli jego włosami z nosa. Naparzamy tak przeciwników. Gra jest niesamowicie oryginalna i ma bajeczny soundtrack. Serio, on jest idealny na potańcówki. Jeśli wasze potańcówki byłyby jakieś 20 lat temu. Albo i nic. Może lepiej tego nie róbcie. Nie wspominając już nawet, że samo anime jest moim ulubionym anime na wieki, więc polecam obejrzeć polski dubbing. Jest świetny dodatkowo. I to jest ekskluzyw na PS2. Lubię Raymana 2, to jest lepszy Rayman 2. # Ubisoft Please Remaster. I w tej formie Revolution jest tylko dostępny na PS2 i cyfrowo na PS3. Naprawdę miałem wielki ból z wybieraniem gier, serio. Tu niestety nie mogłem tego po prostu zrobić, no. Więc na miejscu drugim są dwie gry Ratcheta, czyli Up Your Arsenal i Gladiator. Up Your Arsenal jest typowym Ratchetem. Gra opowiada o tym, jak Dr. Nefarious, stary wróg kapitana Quarka, wrócił i musimy go powstrzymać. Osobiście sądzę, że większość gry była zbyt użyta z powrotem z trybu wielosobowego, a z wszystkie elementy w grze. Aczkolwiek sterowanie jest świetne, broni są pomysłowe i humor jest nawet dziś świetny. I teraz, oh boy, ta edgy gra. Gladiator skupia się w zasadzie na mniej więcej tym samym, co walki na arenie w Going Commando i Up Your Arsenal. Plus jakieś minigierki. Raczej zostaje promany z Phoenixa, tego samego z Up Your Arsenal. I musimy walczyć o życie na igrzyskach śmierci. Gra podoba mi się przez swój czasem nawet, ja przyznam, za duże edginess. Sterowanie jest nadal, przyznam, chyba najlepszym w serii oraz broni, które można ulepszać do 99 poziomu i mieć tęczowy ogień? Tak sądzę. I Up Your Arsenal był wydany na PS2 i w trylogii HD płytowo i cyfrowo i Gladiator jest tylko wydany na PS2. Tylko. Nie było żadnego portu. Jest to ekskluzyw na PS2. Nic więcej nie było. Okami.
Okej. Okay. Kami. Stylowane na japońskie stare malonki RPG, który przyznam może być inspirowany Zeldą, aczkolwiek była wydana wcześniej niż Twilight Princess, który opowiada o bogini słońca Amaterasu, która na początku musi odzyskać swoje stare moce sprzed zmartwychwstania, by pokonać przerażającego boga mroku? Tak to nazwę, szczerze to w grze nigdy nie zostało wyjaśnione. Orociego. Normalnie jestem bardzo wymagający do RPGów, ale ta gra złapała mnie prawie od razu. Dokładnie mówiąc po nudnym tutorialu. I ciągnęła mnie przez całą swoją historię. Dostała tonę remake'ów i pseudo sequel na DS-a, ale ja nadal czekam na pełnoprawny Okami 2. Gra została wydana również na Wii w wersji HD. Mała ciekawostka, to była pierwsza gra na konsolę 4K, na PS3 cyfrowo. I w 2017 roku została znowu zremasteryzowana na PS4, PC oraz Xbox One. Przy czym wersje na konsolę dostały również wydanie płytowe. No i to było na tyle z moich top 10 gier na PS2. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Możecie oczywiście podzielić się swoim wachlarzem gier w komentarzach. No i na razie i cześć. Pa, pa. Chaos Control!